Dzień dobry, witam się z Wami w nowym vlogu. Dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie z mojej łazienki. W sumie w tle moja sypialnia. Tak dzisiaj inaczej ustawiłam trochę tutaj kadr. I tak, włosy, jak widzicie, są do umycia, ale specjalnie je tak zostawiłam, ponieważ chciałabym zrobić dzisiaj olejowanie i chciałabym się sobie zrobić taką lepszą pielęgnację, w sensie peeling, maseczkę. I się zastanawiam, co najpierw. Chyba najpierw zaolejujemy włosy. Już Wam pokazywałam ten olej z Mexmo. Olej z nasion chia. Do włosów wysokoporowatych. On jest również do twarzy i do ciała. Ja do twarzy nie lubię się z olejami. Moja cera nie lubi olejów. Nie, albo jeszcze na taki nie trafiłam, który mi po prostu służy. Na ciało nie za bardzo lubię. Kąpałam się i wiecie, co mam... zaczerwieniony dekolt, bo też tutaj sobie robiłam peeling, więc tak mogę być taka tutaj czerwona, ale potem sobie tutaj wszystko, wiecie, pokremuję, posmaruję, będzie dobrze. I tak, dostałam kilka od Was polecajek odnośnie właśnie stosowania olejów. Wezmę sobie szczotkę, już zacznę rozczesywać. Właśnie ktoś mi mówił, żeby robić podkład z aloesu, chyba Iwonka. No ktoś tam właśnie wspominał i jeszcze jedna dziewczyna, nie pamiętam teraz, przepraszam. Jedna pani, jedna dziewczyna, nie wiem. Ale tłuste włosy. Tłuste włosy, ale to nic. Mówiła, że nie dawać żadnej bazy. Więc ja będę robić metoda prób i błędów. Będę, już go chyba tam zaraz używałam. Nie, chyba nawet nie jest używany. Nie używałam. Właśnie chciałam zacząć używać. Data ważności jeszcze dobra. I tutaj w taki sposób znalazłam krok drugi. Poczekajcie. Tak, żeby nałożyć bezpośrednio na suche bądź wilgotne włosy. Ja to zrobię na suche. Jak widzicie, tutaj mam przetłuszczone już, a tutaj takie, co prawda, no nie puszą się, ale chcę to sprawdzić. I zostawić na 20 minut, po czym umyć włosy i nałożyć obficie odżywkę. Jak ja mam, ja nie wiem, jak ja mam do tego tutaj podejść, jak zwykle. Partiami chyba, co? O. Więc lecimy. No na pewno nie był używany, bo jeszcze... Taki? Nieładnie, ładnie pachnie. I co daje na końcówki? Tu gdzie mam najbardziej problematyczne włosy. Nie jest taki tępy, jak się nakłada, spoko. Ja wiem, że wiecie, dzisiaj to pewnie nie będzie spektakularnego efektu, ale chciałabym to robić regularnie. Zwłaszcza jak mam czas, na przykład rano, to dlaczego by nie zostawić właśnie sobie zrobić, tak sobie tutaj zaplanowałam, że zrobię sobie właśnie olejowanie, w międzyczasie zrobię sobie peeling twarzy, maseczkę, potem dopiero umyję sobie włosy. 20 minut tutaj, to wiecie, to nie jest jeszcze tak dużo. Jest też napisane właśnie na tym oleju, że można dodać kilka kropli do maski, do włosów. Już podczas mycia, podczas spłukiwania. Nie wiem, ile tego nakładać. No, nakładam tak dosyć obficie. Dobra, będę tak robić partiami. Ponoć tak najbardziej spektakularne efekty daje wcierkowanie, dają wcierki. Ale ja, wiecie, z wcierkami. Co prawda mam jedno serum do skóry głowy i je się stosuję tak właśnie przy każdym myciu włosów. Dzisiaj je też użyję, Wam pokażę. Już Wam je pokazywałam. Nowa kosmetyka, z tego co pamiętam. Taka marka. I ona jest bardzo fajna, ona trochę tak daje takie uczucie mrowienia, tam jest mięta, to jest taka naturalna wcierka. To stosuję,
sumie urosną mi jakieś tutaj, wiecie, te takie o małe, krótkie włoski. Nie mam problemu z wypadaniem włosów. To jest to dobrze. Tylko właśnie, zwłaszcza przy blondzie, no to wiadomo, że najgorzej cierpią końcówki jeszcze, jak się do tego ich prostuje. Chociaż staram się ich też tak za każdym razem nie prostować, no ale lubię, no to co mam zrobić? Co mam zrobić, no? Dobrze się aplikuje ten olej. Nie mam tutaj większych jakichś problemów z tym olejkiem. Taki zapach ma trochę nieprzyjemny. Nawet nie jak olej taki do smażenia. Taki, już jakby coś było w nim smażone kilkukrotnie, o tak, tak bym powiedziała. Nałożyłam wszędzie, nieraz zużyłam. No troszkę zużyłam. I co, teraz sobie te włosy zwiążę? Dobra. 20 minut, tak. Akurat będzie maskę, akurat zmyję. Wezmę sobie taką gumkę, wiecie, spiralkę. Będzie mi ją łatwiej umyć. Umyję sobie ręce, zmoczę trochę twarz i lecimy z pielęgnacją. Twarz miałam już umytą wcześniej, tylko teraz zmoczyłam ją trochę wodą, bo chcę zrobić peeling. Muszę wam dać polecajkę. To jest taki peeling z ziarenkami. Nie jest to peeling enzymatyczny. Bardzo dobrze mi się sprawdza. Bardzo dobrze mi się sprawdza. On... zaraz wam pokażę. Taka konsystencja. Ma drobinę. Nie jest to taki zdzierak, ale dobrze, dobrze złuszcza na skórek. I zaraz opowiem. Oczywiście mi coś tu wyskoczyło. Tutaj też w ogóle, w tym miejscu, gdzie mi tutaj nigdy nic nie wyskakuje. Ale ostatnio wam mówiłam, że tak się wydarzy, jak powiem, że zachwalę moją skórę. Tak sobie go nakładam i wcieram go tak długo, aż te drobinki całkiem się rozprowadzą, tak wiecie, rozpuszczą. Nie wiem, czy to będzie widoczne, te drobinki, nie. Ale wcieram tak długo właśnie, aż te drobinki tak jakby, no tak się rozpuszczą właśnie. I sobie robię taki właśnie peeling. Ja tak staram się robić tak raz w tygodniu, ale nie zawsze takim, z takimi drobinkami, bo ja mam dosyć wrażliwą skórę i mogłabym mocno ją nadwyrężyć. Ona by była ciągle zaczerwieniona. Więc też robię peelingi enzymatyczne. One jakby są trochę łagodniejsze dla mojej skóry, mimo że wiecie, tam są kwasy i w ogóle, no nie wiem, taką mam dziwną skórę. Ale ten właśnie z The Alchemy bardzo polecam. Nawet sobie kupić, bo widziałam, że są też to właśnie w takich mniejszych opakowankach. To jest 15 ml, tak żeby przetestować. Naprawdę jest bardzo, bardzo fajne. O, i to jest już moment, w którym nie ma drobinek, więc idę to zmyć i lecimy dzisiaj z maseczką. O, widzicie? I już mam taką zaczerwienioną lekko twarz. Ale to nic, to wiecie, to zajdzie. Tylko dlatego mówię, że nie za często używam takich właśnie z drobinkami peelingów. Dzisiaj sobie zrobimy tą maseczkę z Espy. Ona jest glinkowa, ale ma też różne tam oleje, takie z zielonych warzyw, detoksykujące. Taka mi się przyda. Mam tu taką, wiecie, szpatułkę. Tak krótka, ale dobrze mi się sprawdza. Tak wygląda ta glinka. Przesadziłam z ilością. I myślę, że ona mi tutaj taką nałoży sobie solidną warstwę. No to do czasu właśnie, nim ona wyschnie, sobie ją zmyję, a potem umyję włosy. Tak to rozplanowałam. Fajna jest ta maska, lubię ją.
Właśnie, zwłaszcza jak potrzebujecie takiego detoksu, takiego odświeżenia, czy właśnie jak macie jakieś takie problemy tutaj skórne, jak ja w tym momencie, no to fajne jest. Maseczka nałożona. Muszę Wam powiedzieć, że pędzelkiem się jednak lepiej nakłada niż taką silikonową, sztywną szpatułką, bo widzicie, tak nie wszędzie ładnie się rozprowadziło, ale to nie szkodzi, jest jak jest. Póki co bardzo przyjemnie. Włosy zaolejowane. Jeszcze Wam powiem, czym będę dzisiaj myła włosy. Tym szamponem. Widzicie, już Wam go 2 razy użyłam. Bardzo fajny. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę jest bardzo fajny i długo trzyma świeżość włosów, przynajmniej na moich włosach. Co może zaprzecza teraz temu, ale ja nie myłam chyba z 3 dni włosów, więc naprawdę to rzadkość, bo ja tak co drugi dzień staram się myć włosy, ale naprawdę jest bardzo fajny, fajnie tak odświeża, oczyszcza tą skórę głowy, to czuć. No i tutaj też jest kwas salicylowy, więc to właśnie powoduje pewnie to, że one się tak dobrze oczyszczają, zwłaszcza skóra głowy. I dzisiaj pierwszy raz użyję tej maseczki z Pantene wygładzającej, którą kupiłam w Action ostatnio. Jeszcze jej nie używałam. O, ładnie pachnie. Więc sobie dzisiaj to użyję, ale tak jak mówię, poczekam. Teraz idę sobie zrobić śniadanko. Owsiankę chyba zrobię, bo mam coś ostatnio smaka na owsiankę. I co? I widzimy się później. Zobaczcie, jak mi wsiąkła ładnie ta maseczka. Wiadomo, tutaj, gdzie miałam troszkę grubiej, no to zostało, ale już jest do zmycia, więc idziemy zmywać. Jestem z powrotem, już sobie zjadłam śniadanko, zmyłam sobie tą maseczkę. Muszę Wam powiedzieć, że mam bardzo taką fajną, gładziutką twarz. To i zarówno przez ten peeling i przez tą maseczkę. Troszkę mam podrażnioną, ale to jak zwykle od takiej właśnie ingerencji. I tak, włosy już mam umyte i sobie użyjemy właśnie to, o czym Wam już wspominałam wcześniej. Serum do skóry głowy, mniej problemów, więcej włosów. I to jest nowa kosmetyka. Używam to, stosuję, to jest bardzo fajne. To jest w formie takiej troszkę zakrzywionej pipety. A, poleciało mi po twarzy. O nie, nie fajnie. Tak nie robimy. Ale tak, o. Fajnie, bo to dotyka skóry i się łatwo rozprowadza. W takiej formie to jest dla mnie najlepsze, co może być. I to jest właśnie do używania po myciu włosów. I to nie obciąża włosów, nie przetłuszcza, nic się tutaj z nimi nie dzieje. I właśnie zawiera ten mentol, przez co te włosy są też takie odświeżone. Więc trochę to sobie powcieram. Poleciało mi tutaj na twarz. I przez chwilkę właśnie czuć takie delikatne mrowienie. Trochę te włosy też pachną mentolem, ale to mi to tam osobiście nie przeszkadza. O. Także to mogę Wam serdecznie polecić. To stosuję i ja, i moja mamcia, i obie jesteśmy z tego bardzo zadowolone. Założę sobie opaseczkę. Dobra, zrobimy pielęgnację. Dzisiaj wyciągnęłam tonik z Pixi. On był w kalendarzu adwentowym, w ogóle jest taki uroczy, taki fajny. To jest z kwasem glikolowym. Glow tonik, czyli dodający, wiecie,
blasku. I co? Ja już go używałam, ten tonik. Nie w takiej formie Hello Kitty uroczej, ale używałam i on jest bardzo fajny. Bardzo go lubię, więc stwierdziłam, że sobie dzisiaj go otworzę. On jest tutaj tak zamknięty. Wezmę dzisiaj wacik sobie na wacik. Nałożę. Okej. Muszę tutaj to gdzieś odłożyć. Podoba mi się to opakowanie. Urocze. Kremik pod oczy. Dalej używam ten, bo muszę wam powiedzieć, że on jest bardzo wydajny. Naprawdę. Ja nie wiem, to już jest drugi miesiąc? Będzie chyba leciał drugi miesiąc, kiedy ja używam ten krem. Żel w sumie, bo to jest żel. I on naprawdę jest wydajny. Nie trzeba go dużo używać. On jest z peptydami. I tak, on nie podrażnia w oczy. Nic się tutaj nie dzieje. Fajny jest też taki delikatnie chłodzący. Powiem wam szczerze, że ja nie wiem, czy on jakieś spektakularne efekty robi. No nie przesusza mi się skóra pod oczami. Nie mam tutaj problemu. Jest taki ok. Jest ok. Tylko to jest taka lżejsza konsystencja, no bo to jest w formie żelu. Więc jak wolicie takie gęstsze, treściwsze, to lepiej kupić sobie jakiś kremik. Serum. Mezo serum. Aktywne serum korygujące. Bielenda. Cera z niedoskonałościami. 10% kwas migdałowy. O, tak to wygląda na dzień i na noc. Już to używam chwilę. To serum fajne jest. Też nie podrażnia w skórę. Nie podrażnia skóry. Dosyć jest gęste i trochę się ciężko. No, bo mało się na to pipetę nabiera. Ja to tak lubię obficie sobie nałożyć. Dobra, wystarczy. No i teraz jak już słoneczko wychodzi, to trzeba kremy z filtrem używać. Tutaj mi coś wyskoczyło. Ostatnio wam mówiłam, że jak tak powiem, to na pewno mi coś wyskoczy i mi wyskoczyło, no. Ale cóż to. Normalna sprawa. I kremy z filtrem już trzeba zacząć używać. Ja nie używam cały rok. Nie będę was to owijać w bawełnę. W zimę nie używam, ale już jak idzie wiosna, no to używam kremów z filtrem. Zwłaszcza jak gdzieś wychodzę, bo tak w domu jak jestem, to tak nie za bardzo. I co? Krem. Mam tu krem z AA, który już też wam polecałam. Wyciągnęłam go, bo niedługo mi się tutaj data ważności kończy. AA. Krem antytrądzikowy normalizujący. Z kwasem azelianowym i prowitaminą B5. Bardzo fajny krem. Ponieważ nie dość, że działa dobrze właśnie na jakieś takie zmiany skórne, to jeszcze dobrze na wilżę. Jak mamy tutaj, ja na przykład mam problem z przesuszającą się skórą tutaj po bokach twarzy, to on właśnie bardzo fajnie nawilża, ale zarazem też właśnie działa dobrze na jakieś tam niedoskonałości. Może tak dobrze bardzo nie matuje, ale jest naprawdę godny polecenia. Więc sobie go teraz będę używać. Coś ostatnio jakoś tak zachwaliłam tą skórę, a się taka zrobiła niefajna. On jest też taki, widzicie, taki treściwy. Fajnie się wchłania. Nie ma tłustej takiej warstwy, nie zostawia. Już przejadę sobie tu na dekolt też.
nie zostawia tłustej warstwy, więc jest naprawdę, naprawdę, naprawdę fajnym. Zwłaszcza ktoś ma problemy z cerą taką mieszaną. U mnie to zależy. Ja czasami jak mam naprawdę fajnie dobraną pielęgnację, to mi się skóra robi taka normalna, z tendencją nawet do przesuszania. Nawet mi się wtedy w ten czas nie wyświeca tutaj, ale są takie dni, to też pewnie od cyklu zależy, tak mi się wydaje, bo hormony mam w porządku, miałam badanie robione, wszystko jest ok, ale pewnie wiecie, jak się zbliża miesiączka czy coś, to czy po, czy przed, to takie rzeczy mogą nam się tutaj, wiecie, robić. Więc tak, taka jest moja pielęgnacja na tę chwilę. Dzienna, poranna, bo na noc używam kremu nawilżającego, ale go tutaj nie mam. Zrobimy sobie kiedyś wieczorną pielęgnację. Słuchajcie, wyciągnęłam sobie ten olejek. Co to jest? Olejek wyżelu od Regenerum. Regeneracyjne serum do ust, bo skończyła mi się pomadka z Bielendy Ochronna, która była swoją drogą fajna. Włożyłam już ją do... Nie mogę tego otworzyć. Włożyłam już ją do denka. Już mi się w sumie trochę nazbierało kosmetyków do denka, więc też pewnie niebawem będzie. Nie przeczytałam, co ono ma tutaj robić, ale ktoś właśnie, jedna z Was mi pisała, że jest fajne. Intensywne nawilżenie i ochrona. Dzięki połączeniu aż 8 drogocennych olejków. Okej. Muszę używać na usta coś, bo strasznie mam. Nawet widzicie, mam takie zaczerwienione. Mam mocno podrażnione usta. Namiętnie używam teraz właśnie takich pomadeczek. A to akurat będzie olejek w żelu. Fajnie, że w żelu, może nie będzie spływał z ust. Taka tubeczka. Jak ja Wam to pokazuję? Taki aplikator. Taki ziołowy, olejkowy. Taki ziołowy, delikatnie ziołowy. Ja nie wiem, trochę mi ciężko określać zapachy, ale trochę taki ziołowy. Przyjemny. Od razu czuć ulgę, jak się go nałoży. I nie spływa. Jak taki błyszczyk. O, to może być fajne. Ciekawe jeszcze, jak będzie to z nawilżeniem w ciągu dnia. No, więc tak, na razie to tyle. Może jeszcze sobie nałożę żel do brwi. Ten z Bell, którego używam tak na co dzień, jak się nie maluję. Lusterka nie mam. Tutaj mam daleko. Brwi już mam do zrobienia. W sensie do pofarbowania. Pomalowania. No pofarbowania. Ale jestem umówiona z mamcią, to sobie razem zrobimy. A dzisiaj tylko tak, o widzicie, po prostu trochę mi się liftinguje ta powieka. Lepiej to po prostu wygląda. Nie, dzisiaj się nie maluję, bo jak sobie zrobiłam maseczkę i to wszystko, to chcę, żeby ta skóra tak odpoczęła. No i oczywiście zobaczymy jeszcze, jak wyschną mi włosy, więc pewnie widzimy się za jakiś czas. Dzisiaj na obiadek robię kurczaka pieczonego. Kurcze pieczone, takie ala, coś ala z rożna, ale wiecie, najlepiej to mieć rożen. Ja niestety w piekarniku nie mam. Można też nabić na butelkę od piwa, ale u nas się piwa nie pija, więc też nie mam. Więc po prostu wsadziłam go do brytwanki, dodałam sól i przyprawiłam tylko papryką ostrą, bo tak najbardziej lubię. Nabrał mi dzisiaj smak na takiego kurczaka, więc zaraz go wstawiam do piekarnika. 180 stopni, godzinka. Znaczy nie, tak półtorej godzinki, do dwóch godzin, ja to tak na oko robię. Nie jest aż taki duży, chociaż jak wiecie, jak tutaj trzymam kamerę, to on się dosyć duży wydaje, ale wziąłam takiego mniejszego, więc zaraz to uczynię i chciałam Wam pokazać, co ja tutaj fajnego mam. Gumy Donald, dorwałam u nas w sklepie naszym osiedlowym, że tak powiem, więc kupiłam kilka, już jedną spróbowałam oczywiście, są historyjki. Tak wygląda historyjka i powiem Wam,
że ja jestem, byłam trochę za mała, żeby pamiętać ten smak. On był taki specyficzny. Ja pamiętam, który wujek i gdzie i kiedy na imieninach babci i dziadka, czy tam na jakiejś imprezie rodzinnej, zawsze nam wyciągał z marynarki i dawał te gumy mi, mojemu bratu i naszemu kuzynostwu. I zawsze je zajadaliśmy. Ja pamiętam, że pierwsze balony nauczyłam się robić właśnie gumą Donald, ale troszkę mi jest ciężko. Muszę wam powiedzieć, jeszcze wam pokażę, o, jeszcze raz to. Troszkę mi jest ciężko ten smak sobie przypomnieć, bo mimo wszystko byłam trochę za mała. Muszę dać bratu albo mojemu małżonkowi, bo jest starszy, to spróbują wtedy i powiedzą, czy to prawdziwy, czy to jest prawdziwy smak Donalda, bo mi się wydaje, że tak, ale mogę, wiecie, nie być taka obiektywna. Więc widzicie, teraz znowu są w modzie gumy Donald. Dajcie znać, jeżeli pamiętacie. Mam tutaj pudełko z Pure Beauty, więc zaraz sobie usiądę i pokażę Wam, co jest w środku. Odpalimy sobie świeczulkę o zapachu świeżego prania. Jeszcze jej nie paliłam. I możemy przejść do otwierania. Ładne pudełeczko, podoba mi się. Karta produktowa, nie zaglądamy. Lecimy. Kolor skin. Mamy tutaj jedną parę rękawiczek. Dobrze, to pokazuje dobrze. Nawilżająca maseczka do dłoni z nadrukiem w gwiazdki. Jedna para. Fajna. Fajowe. Efektima. Już miałam kiedyś takie, ale z kurkumą. Tutaj mamy płatki pod oczy, bakłażan i ogórek. Redukujące worki i upiększające hydrożelowe płatki pod oczy. Fajnie. Zobaczymy, jak będą redukować worki pod oczami. Mija. Wielofunkcyjne masełko oczyszczająco-pielęgnujące. Aha, stosuj jako masełko do demakijażu twarzy i oczu. Produkt do oczyszczania skóry z nadmiaru sebum i filtrów UV. Olejek do masażu twarzy i ciała. Odżywczą maseczkę pozostaw na 10-15 minut. Spłucz ciepłą wodą. Coś takiego. Olej z czarnuszki do twarzy, ciała i włosów. 100% naturalny. 30 ml. O, lizaczek. Niezła z ciebie szprycha. Fajny. Kiedyś już taki był, ale jego nie jadłam, nie smakowałam. Czekajcie, zobaczymy. Manufaktura cukierków. O nie, spoiler zrobiłam. No trudno. Ręcznie wyprodukowany lizak serduszko. 6,50. Może warto by było posmakować. W ogóle ładne takie. Takie wiecie, na prezent na przykład to bardzo fajne. Jako dodatek. Tutaj produkt, który mi się powtórzył. Właśnie chyba w poprzednim boksie takie też coś było. Peeling z pestek jagód. On jest taki w proszku. Pewnie pójdzie na Winted, bo ile ja mogę mieć tych peelingów? Lakier hybrydowy. Nawet podobny do tego, co mam teraz. A ja nie mam hybrydy, ja mam zwykły. Będzie dla mamci. Już były z tej Boska Niles odcienie, znaczy lakiery. Numer 408. Yellow Bird. To jest Yellow Bird. Ok. Jak ktoś robi hybrydy, to spoko. Tutaj tak się coś wygniotło. Ale nie chcę wrócić do swojej formy poprzedniej. Dobra. Olej do włosów. O.
ale do włosów średnio porowatych i z tendencją do puszenia. Ja mam wysoko porowate, ale mam tendencję do puszenia, bo raczej też to wystawię na Winted. Pytałyście się właśnie mnie o Winted w wolnej chwili, bo mam bardzo dużo kosmetyków, będę wystawiać. Doktor Irena Aeris. Co tutaj mamy? Odżywczo wzmacniająca maska na noc. Żelowa maska o silnych właściwościach odżywczych i rewitalizujących, która błyskawicznie wzmacnia skórę, otulając ją jednocześnie kojącym nawilżeniem. Fajnie, bo to jest pełnowymiarowy produkt. Ciekawe, ile to kosztuje. A, bo tutaj widzicie, otrzymasz jeden z dwóch losowo wybranych produktów pełnowymiarowych. A pierwszy to był rozświetlający krem pod oczy, a my mamy to 165 zł za 50 ml. Tak, a tutaj jest 50 ml. No, może być fajne. Chociaż nie wiem, czy będę to używać, czy podaruję mamci. Zobaczymy. Biolawen, dezodorant, pachnąca świeżość, ekstrakty ziołowe, alantoina, pentanol. Aha, to taki naturalny, 98% składników pochodzenia naturalnego. Jaką ma kulkę w ogóle, a nie będę otwierać. Fioletową, fajny bajer. Naturalny, nawilżająco normalizujący tonik do twarzy. Nawilżenie plus ujędrnienie. Ok, spoko, pojemność 200 ml. I tutaj mamy pastę do zębów. Troszkę nam się tutaj... O nie. Coś nam się tu rozmoczyło, ale pasta jest ok w całości. Himalaja. Zobaczmy sobie. Tutaj była. Ziołowa pasta do zębów. Ok. 13,49 za 75 ml. Coś tutaj jakiś jeden z dwóch też można było otrzymać. A tutaj z tego BBO Cosmetics można było trzy różne produkty. Balsam na osłabione pasma i końcówki, płyn micelarny i ten tonik do twarzy, który ja dostałam. Aha, i tutaj też jakieś losowe pewnie były te kolorki. No, więc tak to wygląda. Tutaj się coś wydarzyło, ale no nic się nie stało. Nic mi się tu nie wylało. Nie czuję nic mokrego. Tylko tutaj to takie wygniecenie jest niefajne. Więc tak to wygląda. Jeszcze Wam pokażę całą zawartość. Jak to teraz poukładać? Płoteczki. No sporo rzeczy. Fajnie. Lakier. I coś na osłodę. Tak to się prezentuje. Witam się z Wami ponownie. Mam zrobione brwi i rzęsy farbką. Słuchajcie, włosy, muszę Wam powiedzieć, że są trochę obciążone od tego oleju. Tak mi się wydaje, przynajmniej w niektórych miejscach. O, widzicie? Ale się nie puszą. To jest fakt. To jest akurat dobre, ale to jest, wiecie, moje pierwsze olejowanie, więc zobaczymy. Jestem teraz w ogródku, chciałam Wam pokazać, bo przyszłam poszukać wiosny, więc chciałam Wam pokazać, jakie tutaj mamy ładne, już wschodzące kwiatuszki.
Ale ładnie słoneczko wyszło. Chciałam się już z Wami dzisiaj pożegnać. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Już widzicie, troszkę wiosny nadeszło. Słoneczko troszkę świeci, co prawda trochę wieje wiatr. Ale już widzicie, kwiatuszki troszkę powschodziły. Listeczki już też wypuszczają drzewka, w sensie drzewka wypuszczają listeczki. Więc fajnie czuć wiosnę, jest super. I tyle. Myślę, że mam sporo materiału, więc się już z Wami pożegnam. Widzimy się oczywiście już całkiem niedługo w kolejnym fascynującym wideo. I do zobaczenia. Cześć!